Ewa Wycichowska jest tancerką, choreografką, autorką ponad 70 spektakli zrealizowanych w Polsce i za granicami przez 27 sezonów, dyrektorka Polskiego Teatru Tańca. Jest inicjatorką i dyrektorką artystyczną Dancing Poznań, prezeską Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Pani Ebo, czy zdarza się Pani, że na balu, przyjęciu, zabawie, weselu jakiś mężczyzna, nieświadom do końca tego, co może go spotkać, zaprasza Panią do tańca, a powiedzmy trochę mu się nogi plączą i niekoniecznie ma wyczucie rytmu? No więc tak, po pierwsze, bywam w takich miejscach, że wszyscy niestety wiedzą, że ja tancerka, prima balerina, choreograf, dyrektor, pedagog, profesor od tańca i właśnie mnie nie proszą. No ja sobie wyobrażam, że to jest tema. I właśnie mnie nie proszą, a ja uwielbiam. Ale też uwielbiam patrzeć, jak inni tańczą. A zwłaszcza właśnie, jak tańczą takie zgrane pary. Co się między nimi dzieje? No to jest tango argentyńskie. I ja marzę o tym, żeby właśnie poddawać się mężczyźnie w tańcu, żeby on mnie prowadził, a ja tak nie wiem, co się stanie. Ale gdzieś tam jest taka tendencja, że to ja chcę prowadzić, ja chcę jeszcze coś zrobić, a nie starcza mi to. I wtedy no właśnie się okazuje, że jednak lepiej tańczą te kobiety uległe. Te kobiety, które w ramionach mężczyzny robią wszystko, co on chce. Nawet jeśli nie umieją te kobiety tańczyć, bo wystarczy, że się poddają, rozumiem. Tak, nie, no i okazuje się, że potrafią i że każdy potrafi. Jak tylko wejdzie w to uczucie, a nie popis, a nie, że ja przed kimś się popisuję, to każdy potrafi tańczyć. Nawet jak tego tańca będzie takie minimal art i będą ze sobą stać, to taka energia i taki taniec się odbywa wewnętrzny. No i to jest tango argentyńskie tak naprawdę. Czy myśli Pani, że wszystko można powiedzieć poprzez taniec? Czy jest coś, czego się nie da powiedzieć? No, nie da się powiedzieć, to Balanchine powiedział, że w balecie nie ma szwagierek. na przykład. Czyli nie da się wszystkiego powiedzieć to, co jest pewnymi pojęciami wprost. Natomiast da się powiedzieć najważniejsze rzeczy, które dotyczą życia, człowieka. To jest sztuka, która ma no przede wszystkim najbardziej ludzka, powiedziałabym, dlatego że ciało jest tym instrumentem. Tańczymy rzadko. To znaczy jednak w przestrzeniach do tańca, tak? Czyli dyskotece, nie wiem, sali balowej. Czy coś gubimy ze swojego człowieczeństwa, nie tańcząc w życiu? Nie gubimy, bo tak naprawdę tańczymy. Tak naprawdę tańczymy, chociażby przez pewne gestykulacje, przez pewne takie orientacje ciała, czy prezentacje własnej osoby. To jest jakby i aktorstwo, i poza, która powoduje, że przez to jest komunikacja międzyludzka. Czyli to jest ten minimal art, tak? To trochę tańca. Znaczy to jest, według takiej definicji Zaksa, to tańcem jest każdy ruch rytmiczny, który nie jest wysiłkiem roboczym. Więc w tak szerokiej definicji to taniec znajduje się wszędzie. Każdy z nas wie, że po nocy przetańczonej czujemy się lepiej. Po prostu jest adrenalina, jest radość, że taniec nas uskrzydla. To są takie słowa, które funkcjonują w języku i każdy, nawet nie zastanawiający się nad znaczeniem tańca, ma to przeczucie. Ale tańcem można leczyć, zmieniać osobowość, poprawiać pewne słabości człowieka? Tak naprawdę integrować umysł z ciałem. Bo ta integracja właśnie sprawia, że jesteśmy prawdziwi. I w tańcu, zresztą tak starałam się w swoich choreografiach, żeby przede wszystkim szukać prawdy. Na pewno liczą się emocje, uczucia, ale również to, o co staram się we wszystkich spektaklach dbać, ten aspekt intelektualny. Czyli coś więcej, czasem nawet sięgając do takich niepokonanych wyżyn, czyli metafizyki, dotknięcie właśnie tej duchowości poprzez taniec też wydaje mi się bardzo dowartościowującym i tę dziedzinę sztuki, i każdego wykonawcę, a również tak mam nadzieję, że odbiorcę. No tak, bo myśląc o źródłach tańca, Pani zresztą o tym często wspomina, to jest gdzieś też szamaństwo, tak? I z nim związany nieodłącznie taniec. Tak było kiedyś, że była ta percepcja i ta
energia wertykalna, a nie tylko horyzontalna. I tak naprawdę, kiedy człowiek zaczął sprzedawać siebie jako ciało do podziwiania, no bardzo wiele straciliśmy i straciła ta sztuka. A właśnie póki szaman decydował, można powiedzieć, o życiu, śmierci i wpływie natury na życie człowieka, na rozwój człowieczeństwa, no to ten taniec rzeczywiście odgrywał wielką rolę. On stracił przez właśnie swoją komercyjność, to się stało w Rzymie na początku, no a teraz no, wielokrotnie jest to ciało na sprzedaż. Ciało na sprzedaż, ciało do podziwiania. Chciałoby się pomyśleć, czy też połączyć to właśnie z pięknym, eleganckim tańcem. A mówi pani, że to jest to oderwanie od tego szamańskiego początku, od tego połączenia duchowości z ruchem, który jest jego wyrazem. Znaczy, to nie tylko ta wertykalna, ale to może być właśnie międzyludzka więź, tak jak w tańcu towarzyskim i najlepiej to widać, jak jeszcze raz powtórzę, w tangu argentyńskim, kiedy kobieta wręcz z zamkniętymi oczyma jest prowadzona i kiedy widzi się na twarzy, że ona jest w jakimś innym świecie i tak ze sobą są zespoleni, jak w żadnym innym tańcu towarzyskim, kiedy jest to zwłaszcza na pokaz, a kiedy nawet nie patrzą na siebie, a kiedy po prostu popisują się. Król tańca Niżyński. On no, wyglądał tak, Japończyk, oni mówią, skośne oczy, niezbyt zgrabny. Niepozorny. Niepozorny i taki, powiedziałabym, niebaletowy. Wychodził na scenie, następowała taka transformacja i on się zmieniał w zależności od roli. On całkowicie był w tym, co robił więcej. On miał taką umiejętność, że widział jakby siebie na zewnątrz, wkładając zarazem no, całą duszę, umysł, oczywiście technikę w to, co działo się na scenie, a zarazem potrafił się rewelacyjnie kontrolować. I to po prostu, no, ta świadomość ciała i ruchu, no, właściwie tancerz nad tym całe życie pracuje i ciągle ma co robić z tym swoim niezwykłym instrumentem, a zarazem tak zwykłym, bo każdy posiada ten instrument. Każdy posiada, ale nie każdy potrafi tak ciężko pracować. Są legendy o tym, jak ciężko pracują tancerze, tancerki, żeby ten instrument doprowadzić do perfekcji, że to bywa naprawdę męka, przez którą przechodzą dzieci. Pani zaczęła tańczyć mając 4 lata, sama z siebie, tak lekko, jakby bez nacisku, bez zewnętrznej presji. To znaczy tak, 4 lata to może nie zaczęłam tańczyć, tylko stwierdziłam, że będę tańczyć. No, to jest dopiero decyzja. Tak, to była decyzja życiowa, którą zrealizowałam uparcie. A właściwie no, wszystko tak się skłaniało, że ja rzeczywiście w tej swojej pasji mogłam zostać do dnia dzisiejszego, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo lat i różnych aktywności. Ale faktycznie tak się stało, bo ja chodziłam do przedszkola muzycznego, gdzie mnie sadzali do takiego stołu drewnianego, wielkiego i kazali mi tak uderzać paluszkami kolejno i ten czwarty zawsze było za mało. Czyli że niby do fortepianu tak, szykowano. I tak, tak siedziałam, no pamiętam, taki ciemny pokój, taki jakieś aksamitne widocznie kotary były i taka jedna smuszka kurzu, taki jeden promień. I to była taka męka. I nagle była lekcja, podejrzewam, że to była rytmika według Dalcroza, dlatego że to nie było takie taktowanie, tylko że tańczyło się muzykę. Było jasna sala i dużo dzieci i ta muzyka. I ja, która jakieś mam, nie wiem, światło w środku, blask. Ja nie będę grać, ja będę tańczyć. No i no niestety nie poszłam do szkoły baletowej, tak się powinno startować, czyli mając 10 lat, czyli po trzeciej klasie szkoły podstawowej, bo rodzice się rozchodzili i w ogóle nikt nie myślał o marzeniach. Małej dziewczynki. Tak, ale oczywiście ja wszędzie tańczyłam w szkole, na koloniach. Wyjechałam wtedy do sanatorium dla dzieci nerwowo chorych. Tak przejęłam się tym nieszczęściem, że mnie mój ukochany tatuś, co byłam córką tatusia, opuścił. No i jak wróciłam z tego sanatorium, to miałam napisane, że dziecko powinno tańczyć, czyli na recepcie miałam napisane, że mam tańczyć, bo w tym kompensuję wszystkie traumy życiowe. No
i mój pan od śpiewu, Strecker się nazywał, wziął mnie na egzamin dodatkowy do szkoły baletowej i zostałam przyjęta od razu do trzeciej klasy. Niesamowita historia. Co wydawało mi się takim szczęściem, że no coś mi się tak spełniło niesamowicie i że ja zrobię wszystko, żeby w tej szkole zostać, bo byłam przyjęta warunkowo oczywiście. No i skończyłam ją z wyróżnieniem. Ale trzeba było nadrabiać. Ile poziomów? No ale ten kopniak, który właśnie dało mi to opóźnienie, właściwie do dzisiaj. Ja ciągle, wydaje mi się, że ja czegoś muszę się uczyć, dlatego aż do profesora doszłam. Były takie czasy, kiedy czuła pani... Musiała pani czuć, że to jest męka, że to jest gdzieś łamanie oczywiście tej natury, która każe uciec, ominąć trudy. To przede wszystkim, że ja nie dosięgnę, że ja nie zrobię, że to ciągle za mało. A w ostatnich klasach szkoły baletowej to ja ciągle płakałam, że ja nie dam rady, że ja w ogóle, że jak chcę takie role tańczyć, a tu warunki nie takie i w ogóle nie umiem wszystkiego. A miałam taki okres takiej depresji, załamania wręcz tuż przed właśnie dyplomem, no ale potem akurat no, też miałam szczęście, bo dostałam się do Teatru Wielkiego w Łodzi, który był nowym teatrem, gdzie jeszcze nie było szkoły baletowej, łódzkiej szkoły baletowej, bo ona dopiero powstała. I od razu dostałam wielkie role. Zresztą też wymarzone, ponieważ jako jeszcze uczennica byłam z poznańską operą, baletem, właśnie z Konradem Drzewieckim, moim mistrzem. Byłam w Weronie ze spektaklem Ognisty ptak i Giselle. No i oczywiście poszłam do grobu Julii, ja chcę tańczyć Julię, ja chcę tańczyć Julię. No i jaki był mój debiut? Rola tytułowa w Romeo i Julii w choreografii Witolda Borkowskiego. I tak właściwie tutaj no to wyznaczyło właśnie tą drogę, że ja pojechałam na rok do Łodzi, żeby wrócić do Konrada Drzewieckiego, do opery, a już z jakimś dorobkiem. No i wróciłam na miejsce Konrada Drzewieckiego po 20 latach. To było sporo sukcesów i ogromna droga prima balleriny, ale po tej prima ballerinie i tańcu klasycznym, który jest całą epoką, o której można by pisać i osobną rozmowę zrobić, zmienia pani w pewnym sensie dziedzinę sztuki, bo taniec nowoczesny ma krótką historię. Pina Bausch i te czasy, to jest początek teatru muzycznego, teatru tańca. Mój były małżonek, który zdobył pierwszą nagrodę choreograficzną na konkursie choreograficznym, a ja oczywiście tańcząc i modląc się do niego byłam główną wykonawczynią, dostałam nagrodę jako wykonawczyni też pierwszą, no i miałam do wyboru stypendium. Wykorzystałam stypendium do Paryża, gdzie właśnie poznałam technikę Marty Graham, Limona, gdzie zobaczyłam, jak właśnie taniec współczesny współgra z techniką tańca klasycznego. A w Polsce to jeszcze było zupełnie nieznane. Nie, no, znaczy były takie nowoczesne tańce i ja oczywiście też to wykonywałam w takiej grupie, nie wiem, Dobry Wieczór, tu się takie odbywały programy i ja tam tańczyłam w zespole Le Soleil. Okazało się, że w szkole my jako ostatnia klasa miałyśmy modern, także też, bo to wprowadził Konrad Drzewiecki i ja już z tańcem współczesnym spotykałam się wcześniej, ale w tym Paryżu ja zobaczyłam, że to tak naprawdę się uzupełnia. Jest sprzężenie zwrotne między techniką klasyczną, świadomością ciała, tu jest przód, tu jest bok, tu jest tył, tu stoję w pionie i tak dalej. Z tańcem współczesnym, z technikami różnymi, gdzie właśnie jest ta labilność, gdzie to centrum i jest to off balance, że to po prostu jak się robi to, to się robi lepiej to. I jak się robi tamto, to też się robi lepiej to. I stąd też, jak zostałam już dyrektorem, to rozszerzyłam zakres technik dla tancerzy Polskiego Teatru Tańca, włącznie ze sztukami walki. Właśnie włącznie z tym tangiem argentyńskim. Z możliwością właśnie przede wszystkim zmiany w ciele. To Kenningem też powiedział, że tancerz współczesny, mówił o tancerzach XX wieku, a tym bardziej XXI wiek, musi posiadać bardzo szeroki wachlarz, powiedziałabym, narzędzi, czyli taką skrzynkę z różnymi technikami, z różnymi sposobami tańczenia, stylami. I teraz w zależności co robi, to
to on wyjmuje odpowiednie narzędzia i to jest najtrudniejsze. Tam miałam z solistką Marty Graham, właśnie Yuriko, najbliższy kontakt, wzięłam udział w spektaklu, miałam tam zostać w ogóle, no ale oczywiście ja tęskniłam do męża i, to, i wróciłam i całe szczęście, bo dzięki temu mam wspaniałą córkę, która też jest w tej dziedzinie, ale zupełnie inną drogą swój taniec i swoją pasję realizuje. Pani po raz kolejny wspomniała o tangu argentyńskim, więc ja o to muszę zapytać i zaczepić, bo to jest taniec, o którym się mówi, pisze tomy, studiuje, ciągle fascynuje i ciągle nie ma do końca odpowiedzi na to, co panią w tym tangu pociąga. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że tango w 2000 roku, kiedy powstał spektakl Tango z Lady M, myślę, że to właśnie był moment, kiedy się zakochałam w tym tangu, bo jakby realizując choreografię, też biorąc udział w tych zajęciach, no zobaczyłam, jest, jaki to jest bogaty taniec. Jak on jest blisko contact improvisation, czyli to, co się robi w tańcu współczesnym, w kontakcie ciało-ciało, to, co jest ciało-umysł, to, co jest ciało-uczucie, z partnerem, jaka jest prawda tego kontaktu. No i to właśnie starałam się zrealizować w tym spektaklu, z tym, że to jest spektakl o tym, kiedy tango prowadzi kobieta, taka zaborcza jak właśnie Lady Macbeth, czy jak zazdrosna jak Medea, czy jak takie współczesne kobiety, które mają wpływ na gangi wręcz. Także to... Tak się stworzył, można powiedzieć, linia fabularna. A pierwsza milonga argentyńska, w której pani wzięła udział, którą pani odwiedziła, czym zaskoczyła? Poza Polską, to ja nie tylko oglądam, ale też biorę udział w milongach. To jest piękne. Ostatnio w Sztokholmie. No proszę, i tam są odważni, którzy proszą panią do tańca. No tam i nie wiedzą, nie mają tej obiekcji. I co wtedy? I co wtedy się dzieje, gdy wyczuwają no, wspaniale. Tancerkę? Im starszy mężczyzna i wygląda, że w ogóle wszedł kulawy prawie, że to on, no to jest człowiek, no to jest nie do pisania. To trzeba przeżyć. To jest autentycznie jakieś poczucie jedności może. Do tego tęsknimy też bardzo dzisiaj. A umie pani wtedy się poddać mężczyźnie prowadzącemu? To jest wspaniałe. Nie zawsze potrafię, ale jak tylko to się uda, to ja czuję, że dla mnie wtedy każdy ruch jest niespodzianką. To nie jest przeze mnie zaplanowane i przez te neurony, synapsy różne pokierowane błyskawicznie do takiego, a nie innego koordynacyjnego wykonania. Nie, to się dzieje samo. Jesteśmy w trakcie pani 27 sezonu. Tak, zgadza się. 40 w efekcie całej historii, 40 sezonów teatru, Polskiego Teatru Tańca, czyli tej waszej wspólnoty z Konradem Drzewieckim, do której pani się, że tak powiem, odnosi i którą pani kontynuowała, ale też na swój sposób prowadziła zespół. Udało się pani zespół utrzymać, co ważne, bo nie macie siedziby i może dopiero teatr dostanie. Ja mam cały czas na kolanach książkę, która nazywa się Pod prąd do źródła i która jest takim wydaniem historycznym, wyjątkowym, unikatowym, zawierającym historię tego teatru. Dobre podsumowanie, jeżeli by rzeczywiście przyjąć, że kobietę poznaje się po tym, jak odchodzi, jak kończy, to pani to robi z wielką klasą. To znaczy, ja na pewno nie kończę w sensie artystycznym. Jak ja pozbywam się tego balastu bycia dyrektorem, naczelnym dyrektorem, czyli odpowiedzialnym za wszystko. Gdy już przyjdzie ten dzień, że będzie pani wolna od jarzma bycia dyrektorem, zapowiada pani, że dopiero zacznie pani tę pracę, która tylko i wyłącznie pani sprawia przyjemność, już bez tych obciążeń, czyli pracę choreografa, pracę pedagoga? Co to będzie? O czym pani marzy poza milongami w Buenos Aires? No oczywiście tak. Milonga pozostaje marzeniem na razie jeszcze. Natomiast faktycznie, bo najtrudniej dyrektorowi zdobyć pieniądze na swoje choreografie. Mnie akurat w tym roku, w tym sezonie, bo to było już w zeszłym roku, udało się wygrać konkurs dotyczący trzech autorów pochodzących z Wrocławia. No, wybrałam tutaj Różewicza i znalazłam wspaniałych współrealizatorów i rzeczywiście Różewicz stał się takim moim, można powiedzieć,
takim credo właściwie tego też również odchodzenia. Bo to jest na podstawie przede wszystkim jego tomu Matka odchodzi. Dlatego bierze udział aktor, który jakby ma tę postać zwaną poetą i Janusz Stolarski, bo to on, tutaj jakby jest takim, można powiedzieć, przewodnikiem po jakiejś prawdzie XXI wieku, o prawdzie o artyście, o jego jakby sensie walki o lepszy świat. Jest też taką bardzo prywatną zresztą i u Różewicza, ale również u mnie, właśnie można powiedzieć wyrzutem sumienia, że czegoś się nie zrobiło. Że właśnie, tak jak Różewicz mówi, że nie zawiozłem matki nad morze, nie pokazałem jej gór, nie pokazałem Krakowa, bo byłem poetą. I teraz piszę te treny suchymi oczami, bo myślę o formie. I akurat moja mama również odchodziła, kiedy ja zaczęłam pracę nad tym spektaklem. I muszę powiedzieć, że tak naprawdę to jest spektakl mojej mamy, a nie mój. Jest takie zdanie z tego tomu Różewicza, i to już wszystko, mamusiu, tak, to już wszystko, synku. Tak. I to jest całe życie, tak. Całe I to już życie. Jest całe życie, tak. I co mam zabrać, co mam? Nic, synku. Ale co pani zabiera z tego etapu życia, z tego Polskiego Teatru Tańca przez 27 sezonów? No zabieram konieczność edukacji. Powinno się temu więcej poświęcać czasu, powrócić do matury z wiedzy o tańcu, co wydaje mi się też ważnym elementem kształcenia. Pani Ewo, ja życzę w takim razie wielu sukcesów i satysfakcji z tego kształcenia, ale sobie przede wszystkim jeszcze pięknych choreografii, które pani zrealizuje. No mam nadzieję, że będzie mi to dane i już cieszę się na ten czas wolności i też kontaktu z młodymi ludźmi. Jestem trochę wampir i będę tę krew świeżą wypijała i też się uczyła.